Siemanko, jestem Kitsu, a dzisiaj odpowiem sobie na wasze pytania i na wasze komentarze pod moimi wszystkimi filmami, bo nie jest ich dużo, więc odpowiem sobie na nie w dzisiejszym odcinku. I co, zaczynamy. Sobie będę czytał tutaj z laptopka. I pierwszy komentarz to... wystarczy zablokować dyw i ręcznie w tym modzie jest zbyt zbyteczny. Oldek tak bardzo chce latać bokiem, że prosto jechać nie potrafi. Jeśli to oglądasz, to możesz rozwinąć jakąś swoją wypowiedź, bo cię nie rozumiem. No, sorry, ale... nie rozumiem tego komentarza. To co, lecimy do następnego. A skąd masz tego moda na poloneza? No, tego moda na poloneza mam z YouTube'a, z jakiegoś filmiku. Dam link do tego filmiku w opisie, więc możecie sobie sprawdzić. Następny komentarz to ładny ten rower, muszę ci przyznać, Mateusz. Nie wiedziałem, o co chodzi, myślałem, że ta osoba, która napisała, się nazywa Mateusz, ale ktoś mnie po prostu pomylił z kimś, więc i tak dzięki, że komuś się podoba moje wygry. Kolejny komentarz to daj pan linka do tej mapy. I tam się ludzie zaczęli kłócić w komentarzach, więc dam linka do tej mapy i do tych map, na które grałem w poprzednim odcinku z Polonezem. Jak widzicie, nie jest to proste odpowiadać na pytania i latać bokiem, bo cały czas mnie spinuje. Ale jakoś tam... Jakoś tam wychodzi. Nie wychodzi. Zajebisty składak. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ci się podoba. Tyler to nazwa eksportowa. Chodzi o wigry. I... nazwa eksportowa, ale co to znaczy? Bo to nie jest wigry eksportowe, na pewno, bo nie ma naklejek eksportowych, ale... No, ten rower też ma 40 lat już prawie, więc nie wiadomo, co tam to kiedyś tam nakleił. Ale no, było Tyler, już nie ma. Możesz sobie sprawdzić w odcinku drugim chyba, w którym tłumaczyłem, dlaczego nie ma Tyler na rowerze. Masz nieprawidłową naklejkę na rurze, coś tam, coś tam. Tak, wiem, że mam nieprawidłowo. Powinno być Wigry 3, ale ja po prostu kupiłem to, co było w sklepie. I chyba tego nie zmienię, bo to Wigry i tak jest krzywe. Więc nie ma co pakować już więcej siana w tego grata. No, ale i tak dziękuję za komentarz. Piękny maluszek Zazdro. Dziękuję bardzo. Okej, przesiadłem się na E36 2.8 i... haha. Dobra, jakoś idzie. Elo też z Biłgoraja. Napisał Kacper Kids. Czyli typ, który ma tak samo na nazwisko i też jest z Biłgoraja i go nie znam. Ja powoli zabieram się za remont swojego Wigry. A, dobrze wiedzieć, że interesujesz się Wigry i wpadłeś na mój kanał. Dziękuję bardzo za komentarz i prawdopodobnie zostawiłeś łapkę w górę, więc dziękuję bardzo. Kurde, wiecie, kupuję hydrołapę niedługo. Żebym się już poduczył tak... bo bez hydrołapy to nie ma co. Ktoś się pyta, czy nie było hamulca z przodu w Wigry. Wiesz co, jak kupowałem rower, to on nie miał kół. Więc ja nie wiem, czy miał hamulec, czy nie. Wiem też tyle, że widelec nie był oryginalny, tym, co ja go z nim kupiłem, bo był pomarańczowy. Więc... czy był hamulec, czy nie? Nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie. Sorry, ale no nie wiem. Nawet ja nie wiem, więc nie odpowiem. Ile dałeś za Pegi? Chodzi o te, co w Wigry były. Które były dla pasażera, dla osoby, która siedziała z tyłu na bagażniku.
Za Pegi dałem około 30 zł. Kupiłem je z 10 lat temu do mojego BMX-a i tak mi zostały. I postanowiłem je tam wpakować. Ale już ich nie ma. Już je zdemontowałem. Więc 30 zł dałem za Pegi chyba w 2010 roku. Trzeba było wtedy YouTube'a zacząć nagrywać. Też malowałem w Igry ostatnio. No widzisz, ja malowałem w 2019 na wakacjach. A odcinek wyszedł w 2020 roku i dalej są komentarze. Więc dziękuję wam bardzo za to. Ktoś tam jeszcze napisał, że wystarczy rozbujać poloneza, żeby wejść dobrze w zakręt. Wiedziałem o tym, o na przykład teraz. Wbiłem się z masy, w ogóle nie dotykałem sprzęgła, że tak powiem. Ale jeszcze spróbuję sobie tutaj się wbić na ten zakręt, żeby go... Jak widzicie, o, daje radę. Thank you.